Cześć, nie witam się z Wami jakoś konkretnie, bo wydaje mi się, że podłączę ten film do jakiegoś innego filmu, ale muszę nagrać wstecz, bo no, ciężko było przewidzieć tą sytuację. Więc tak, właśnie idę do owcy, znaczy idę do owiec, ale 2 dni temu była taka sytuacja, że jak przyszłam rano przestawić owce, to znalazłam jedną z owiec zaplątaną w siatkę, żywą na szczęście, ale bardzo mocno zaplątaną, miała zaplątaną szyję, pysk i przednią raciczkę lewą, więc bardzo szybko wyłączyłam ogrodzenie. Wydaje mi się, że musiała być dosyć długo zaplątana, bo leżała na boku, ale wydaje mi się, że nie mogło być to dłużej niż, nie wiem, godzinę albo nawet mniej, bo całe stado było po drugiej stronie ogrodzenia. To wyglądało tak, jakby ona się zaplątała w ogrodzenie, zaczęła się rzucać, więc całe stado uciekło w drugą stronę kwatery, a wiem z doświadczenia, że jak z jakiegoś powodu siatka zostaje zerwana albo przewrócona, to, no to te owce po prostu wychodzą, żeby sobie znaleźć świeżą trawę. To jeszcze była kwatera, która była już po całym dniu, więc tam nie było dużo trawy. No i te owce wtedy są bardziej chętne, żeby tam próbować uciec. No a tutaj rzeczywiście stały po drugiej stronie ogrodzenia i się nie zbliżały, więc wydaje mi się, że to nie mogło być bardzo długo. No i co potem się działo? No to zaraz Wam puszczę filmiki z wczoraj. A teraz właśnie idę, żeby zobaczyć, jak owca sobie radzi. Wszystkie update'y będziecie mieć rano, w sensie z poranków. Wieczorami do owiec chodzi Harry, mój partner, więc wieczorami nie mogłam Wam dawać znać, co, jak się sprawy mają. Zresztą teraz to już tak wcześnie się robi ciemno, że mało byście widzieli. Okej, więc chodźmy do owiec. Mieliśmy dzisiaj poważny wypadek z jedną z owiec. Zawinęła się w ogrodzenie, już wszystko jest wyplątane, ale jak widzicie, jest w ciężkim stanie. Pierwsze co, to oczywiście jeśli macie dostęp do siatek, to wiecie, że wyplątanie czegoś z siatki to jest totalna masakra. Więc pierwsze co, to obróciłam ją na brzuch, bo była na boku. Jak być może wiecie, owce, które są owce przeżuwacze, jeśli leżą na boku, to nie mogą oddychać, bo gazy zbierają się w żołądku i uciskają na płuca. Więc obróciłam ją na mostek, na brzuch. Nie miałam przy sobie żadnego nożyka ani nożyczek, co w sumie głupie z mojej strony, więc zadzwoniłam do Harry'ego, który uratował nas i przywiózł jak najszybciej nożyczki. Przecięliśmy siatki. No i teraz czekamy. Owca miała zawiniętą siatkę wokół głowy i wokół prawej przedniej łapki. Na razie nie wstaje, ale zaczęła już trzymać głowę prosto. Ma opuchnięte jedno oko, ale wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że otarła sobie rogówkę, obejrzała mi to oko. Ma taki cień na rogówce, co jest zrozumiałe, więc być może po prostu ma obolałe to oko i dlatego trzyma je zamknięte. Zobaczymy, jak tam sprawy się będą miały. No mam nadzieję, że dojdzie do siebie. Ja tutaj przestawiłam w tym czasie owcę, co jakiś czas do niej zaglądam, masuję jej brzuch, próbuję ją podnieść, ale nie jest w stanie wstać. Myślę, że to też jest problem, że patrzy głównie jednym okiem i jedna z łapek jej nie funkcjonuje najlepiej. Podejrzewam, że też jest to bolała. No więc trudno tą równowagę utrzymać. No zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Nagram jeszcze film później, no ale to właśnie pokazuje, jak bardzo nie lubię siatek i kiedyś Wam wspominałam, że gdybym mogła, to w ogóle bym nie prowadziła owiec w siatkach, tylko w linkach. Przy linkach ryzyko takiego wypadku jest bardzo małe, bo tych linek jest po prostu mało. No, no ale nie wygląda to dobrze. No, bardzo, bardzo, bardzo słaba sytuacja. No, idę dokończyć ogrodzenia i jeszcze będę do niej tu zaglądać. Mam nadzieję, że poczuję się lepiej. Co ciekawe, młoda nie chce jeść żadnych zielonek. Trawy jej oferowałam, nic nie chce, ale nasiona nostrzyka chce, więc może coś jej to pasuje. No, więc nazerwałam jej trochę, ale cały czas nie wstaje. Jesteśmy ze 2 godziny po poprzednim filmie, może 3.
dawałam jej wodę, napiła się dużo. Leży na szczęście na mostku, więc może się utrzymać, ale widać, że jest bardzo, 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 no. Widać, że jest bardzo sponiewierana niestety. No, jesteśmy drugi dzień od wypadku. Ta owieczka była zostawiona tam przy kastrach z wodą i z lizawkami, więc ona się tutaj przeniosła. Teraz jak do niej zajrzałam i się przestraszyła, to próbowała się podnieść, więc to naprawdę dobrze wróży, mam nadzieję. Została zostawiona z sianem. Nie wiem, czy ona zjadła to siano, czy wszystkie owce przyszły i jej to zeżarły. Ciężko powiedzieć, zaraz jej dam świeże siano, zobaczymy, czy je zje, czy nie. Wiem, że widzę, że próbuje się podnieść, podnosi się na nadgarstki i na tylne nogi trochę, ale nie wstała zupełnie, więc to też zaraz jej spróbuję pomóc wstać i zobaczymy, czy da radę, czy nie. Ale wygląda dużo, dużo, dużo silniej niż wczoraj. Ej, nie zjadaj jej. No, może przy konkurencji będzie miał lepszy apet. Tak jakby mało miał. Dostały kwaterę na 2 dni, całkiem sporo. Jeszcze trawy jest w środku. Znaczy w środku na kwaterze. A ta jej tutaj siano zabiera. Ej, ale nie bij jej. Idź mi stąd. Proszę, uciekamy. Muszę ją zabrać. Ok, 2 dni po wypadku z siatką. Owce zostawiliśmy w piatce, więc idę właśnie, dotarłam do owiec i zobaczmy, jak się sprawy mają. Cześć owca, jak się masz? Wstaniesz dla nas? O, świetnie! Super! Super, zobaczcie jaki postęp. Widać, że jeszcze jest słaba, ale daje radę chodzić. Zobaczymy, będę przestawiać kwaterę, zobaczymy, czy dam radę ją przegonić, żeby sobie weszła na świeżą trawę, bo tutaj przynosimy siano. A na pewno byłoby lepiej, gdyby ona sobie pojadła świeżej trawy i wybrała te zioła, które potrzebuje, żeby się szybciej zregenerować. Okej, dosłownie tuż po wyłączeniu wideo ona się położyła, ale widać, że przynajmniej może sobie sięgać po to jedzenie, które jej odpowiada. I myślę, że biorąc pod uwagę, jak przeszła ładnie, to ona może już się, mam nadzieję, będzie przemieszczać i zacznie nabierać sił z powrotem. Jeszcze zobaczymy następne kilka dni, myślę, że też będzie pokaże, czy nie ma jakichś tam, nie wiem, uszkodzeń nerwów czy coś. Ale wydaje mi się, że na tyle ma, może trzymać balans teraz, że wydaje mi się, że po prostu ona była bardzo obolała. No i taką mam nadzieję. Okej, rozstawiłam całą kwaterę, owce wyszły na całość. Już widzę, że tej owcy włącza się instynkt, jak stado idzie, to ona znowu wstała i przeszła sobie tutaj. Dosłownie przed sekundką się położyła, ale chodziła tutaj już przez dobre 2-3 minuty, więc naprawdę widać ogromny postęp w tym, jak się zachowuje. Widać, że no, ma problemy z koordynacją jeszcze spore, ale myślę, że ogólnie naprawdę jest nieźle. Tutaj sobie może wcinać. Myślę, że już będzie dawała radę przejść, nie będę jej przynosić siana, bo wydaje mi się, że to już teraz się mija z celem, lepiej, żeby jadła normalne rzeczy.
To są fajne kwatery. Zobaczcie, już niby jest co połowa listopada, ale tutaj jest sporo. Jest krwawnik, to jest trochę traw. I to, co zauważyłam, to, że owce bardzo lubią nasiona nostrzyku. Nie jedzą ich bardzo dużo, ale widać, że zdecydowanie je wyszukują. Tutaj teraz już przeszliśmy przez taką monokulturę nostrzykową, ale tam była kolejna na poprzedniej kwaterze i one... O, to są nasiona nostrzyku. I tak jak widzicie, no nie ma tych nasion dużo. Ja myślę, że te nasiona prawdopodobnie są tłuste, bardzo kaloryczne. Ale one zawsze tutaj sięgają owce, bo te nostrzyki są wysokie, sięgają wysoko i wygryzają same nasionka i sobie idą dalej. Więc zdecydowanie je lubią. Widziałam informację, że... O, chyba wstała znowu. No, wstała. Widziałam informację w internecie, że właściwie tylko owce i konie mogą jeść nostrzyki. Nie to, że mogą, tylko po prostu przez tą zawartość kumaryny krowy w ogóle nie tykają tego, bo to im jednak szkodzi, a owcom tak nie szkodzi, więc myślę, że nawet jeśli ta zawartość jakaś tam kumaryny jest, no to jest na tyle nieduża, że im to po prostu nie przeszkadza. No, stado się spłoszyło, poszło na tą część kwatery. No idzie wuchać, nie idzie. No myślę, że dobrze jej to robi, że on tak ćwiczy. Bidulka myśli, że gdzieś poszły sobie. No, ale daje radę. Cześć, dzień trzeci. Dzień trzeci po wypadku owcy. Zaraz będę próbowała ją namierzyć, bo ona już się chyba dosyć dobrze przemieszcza. Ale pomyślałam, że jeszcze Wam dzisiaj pokażę, jak ona się czuje. Czy wydobrzała już zupełnie, czy jeszcze jej trochę brakuje. No zobaczymy. No to jesteśmy. Zobaczmy, czy sama wraca do wiatki. Jak widzę, że tam jakaś owca leży w wiatce. Zobaczmy i potem muszę się rozejrzeć, czy im zmieniać kwaterę, czy jeszcze tutaj poczekają. Tak jest, bo ona nie ma kolczyka z lewej strony, bo sobie go właśnie zerwała. No i zobaczmy. Oj, oj, oj. Wstaniesz dla nas? Coś zjada, więc... Hej. Hej, owca. Nie wiem, czy widać na kamerze, tu ma opuchnięte. Tu, gdzie miała zawiniętą tą linkę nieszczęsną. Wstaniesz dla nas, czy nie chce ci się... Wstajemy. Idziesz, hop. Idziesz, hop. No. Idziesz, hop. Tak, teraz widzę dokładnie, nie wiem, czy wy też widzicie. O, sika. Sika, dobrze. Nie wiem, czy wy widzieliście. Ale widać, że ona kuleje na przednią prawą łapkę, czyli tą, którą miała owiniętą. Prawdopodobnie dlatego tak chodzi byle jak. Zobaczmy, czy jeszcze przejdzie. O. Odchody dobre, nie ma biegunki. Widać, że sama się diagnozuje tutaj. Okej, jej się położyła. Dobra, boli ją ta nóżka, no. Okej, okay, no ale widzicie, czyli mniej więcej jest w tym stanie co ostatnio. No, ale chcina i poza tym wszystko jest okej. Okay. Zobaczymy, ile dni jej to zajmie, żeby dojść do siebie w 100%. I dzień czwarty po wypadku. Właśnie podeszłam tutaj. To jest ta owca, jedyna z jednym kolczykiem, no bo ten drugi zerwała. Wstaje. Zobaczymy, czy przejdzie sobie. Troszkę utyka jeszcze na tą nogę. Aha, trochę głodne. Dzisiaj przechodzimy na inne pastwisko, więc niestety muszą poczekać do popołudnia, bo potrzebne są dwie osoby, żeby je przepędzić na inną lokalizację. Więc tylko tak przyszłam je odwiedzić. Zobaczyć, jak się sprawy mają. Zobaczyć, czy nic się nie urodziło. I ten. O, a tu zobaczcie, tu jest ten maluszek kudłaty. Kto śledzi naszego Instagrama, ten już go widział z kudłatą mamą. Dobra, no to ja kończę.
No a tutaj jesteśmy 24 godziny później, jest następny poranek. Owce zostały przeniesione na nowe pastwisko 150 metrów dalej i nasza chora owca przeszła bez żadnego problemu razem ze stadem, więc wygląda na to, że wróciła już do normy. Ciężko ją nawet w stadzie znaleźć. No i to jest tyle, co dzisiaj chciałam Wam pokazać. Trzymajcie się ciepło. Cześć!